premier Jarosław Gowin ogłosił powstanie nowej partii. Partii, w której w skład wchodzą członkowie, dotychczasowi członkowie partii Polski Razem, ale również środowiska republikanów, wolnościowców, a także chrześcijański ruch samorządowy. Łączy nas wspólne patrzenie na gospodarkę, na rozwój. Najważniejszy dla nas jest rozwój gospodarczy Polski, polepszenie jakości życia mieszkańców. Mówiąc o jakości, nie mam tutaj na myśli tylko strefy materialnej, ale również bezpieczeństwa, którego dzisiaj w Europie bardzo brakuje. Łączą nas takie cele jak wzrost gospodarczy, wolny rynek, niskie podatki, zero biurokracji. Oddam teraz głos posłowi Wojciechowi Moskowi, aby omówił drugi temat konferencji. Jak jeszcze jakby lekkie takie dopowiedzenie, jeśli chodzi o struktury. Jak Państwo wiecie, może niektórzy wiedzą, że struktury przed jakimś czasem były w Płocku, ale ze względu jakby na takie naturalne migracje osób i to praktycznie jest tworzenie tych struktur w naszym okręgu od nowa. Jest to no, w sumie jeden z nielicznych okręgów, gdzie tych struktur Polski Razem, a teraz Porozumienia nie było, także te trzy koła, Świdnica, Wałbrzych, Płocko, to jest początek. Jeszcze powiat dzierżyniowski, powiat ząbkowicki jest w trakcie i na ten moment rozwiązania przyjmowane przez partię to są struktury powiatowe, czyli nie mnożymy bytów, że w każdej gminie koło. Indywidualne podejście też jest możliwe, ale taki jest przyjęty obraz struktur w terenie. Także myślę, że dopełnienie jeszcze tych dwóch pół nas czeka. Natomiast ważne rzeczy, które się dzieją i dlatego chcieliśmy ten przekaz, żeby był w fazie rozpoczęcia procedowania konstytucji biznesu, bo być może, że jeszcze na tym etapie ktoś będzie miał jakieś spostrzeżenie, ktoś po tej konferencji odezwie się i powie: przeczytałem, mam świetny pomysł i zróbmy to. Natomiast konstytucja biznesu dumnie brzmi, bo nazwa jest rzeczywiście pokazująca, że dzieje się coś ważnego. I jest to prawda, ponieważ zmieniamy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, poprawianą, niektórzy liczą, że około 90 razy już. W związku z tym przez lata to poprawianie sprawiło, że dokument stał się nie do końca czytelne. W normalnej działalności gospodarczej trudno odsyłać do tych wątków wolnościowych i tych praw, które gwarantuje konstytucja, bo przedsiębiorca patrzy twardo na ustawę, która go obowiązuje, tak to nazwijmy przede wszystkim. Stąd pomysł jest stworzenia takiej konstrukcji, która ma też pełnić taką czytelną i przejrzystą rolę. Stąd pod szyldem konstytucja biznesu kryje się pięć ustaw. Najważniejszą z nich, która właśnie w takim wymiarze bliskim konstytucji porządkuje sprawy związane z przedsiębiorcami, to jest prawo przedsiębiorców. To jest taka oś wiodąca, zawierająca najważniejsze rozwiązania, a później dochodzą cztery ustawy, które są właśnie pomyślane jako odrębne propozycje ustaw po to, żeby nie zaciemniać tego głównego przekazu. I w tym pakiecie właśnie konstytucji biznesu jest prawo przedsiębiorców. Kolejnym projektem ustawy jest ustawa o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców. Za chwilę te wątki spróbuję króciutko rozwinąć. Kolejna ustawa to jest centralna ewidencja informacji o działalności gospodarczej. Kolejna ustawa porządkuje
aktywności przedsiębiorców zagranicznych i to, ta klamra jest spięta przez ostatnią z ustaw, a mianowicie to są przepisy wprowadzające. No i tam jest wielka różnorodność, część z tych przepisów była porozrzucana, to jest ingerencja w ponad 180 ustaw. I zaproponowanie takiej konstrukcji pokazuje, że te porządkowanie tych 180 ustaw jako wynik tych poprzedzających ustaw no będzie w jednym dokumencie, który nie będzie jakby tym takim pierwszym narzędziem sięgania przez przedsiębiorców, ale koniecznym, żeby wprowadzić przepisy prawa przedsiębiorców czy tych kolejnych ustaw. I myślę, że też godny podkreślenia jest, że prace nad tym projektem rozpoczęły się w marcu 2016 roku. Czyli nie jest to teza, że coś, ktoś wpadł na pomysł, żeby porządkować to wszystko, co dotyczy przedsiębiorców i z dnia na dzień coś powstaje, tylko bardzo rzetelnie przepracowany projekt w kontakcie z organizacjami przedsiębiorców, ze światem nauki, których to przedstawiciele też specjalizują się w tematach gospodarczych, poddane szeregu rozmów, konsultacji i myślę, że też taki rezultat jest, że dociera z dużo pozytywnych głosów od przedsiębiorców w momencie, kiedy jesteśmy w punkcie wystartowania z procedowaniem. Wszystkie te projekty trafiły do komisji, której ja przewodniczę, czyli Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji i w tej komisji będziemy te projekty pilotować i procedować. Mam nadzieję, że sprawnie jak do tej pory, tylko tak nadmienię, że prace nad drugą ustawą dotyczącą innowacji przeprowadziliśmy w 1,5 godziny na komisji przy założeniu wszystkich przedstawicieli minister, że 6 godzin to najmniej, a ostatnio wprowadzoną ustawę też oczekiwano przez przedsiębiorców o aktach pracowniczych, hasłowo mówiąc skrócenie terminu przechowywania akt z 50 do 10 lat. Praktycznie praca na komisji trwała 20 minut przy pełnej zgodzie i pełnej później akceptacji na sali plenarnej, co się w dzisiejszych czasach nie tak często zdarza. Mam nadzieję, że to konstruktywne podejście do konstytucji biznesu też będzie miało miejsce w czasie dalszych prac komisji. I przechodząc do już zawartości tychże dokumentów, warto zwrócić uwagę, że w tym pierwszym dokumencie Prawo Przedsiębiorców pojawiają się takie zapisy, które były od dawna postulatami przedsiębiorców. Czyli między innymi postulat, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Myślę, że no taka ogólnie brzmiąca rzecz, ale dlatego to ma takie cechy konstytucyjne wręcz. Domniemanie uczciwości przedsiębiorców, interpretacja na korzyść przedsiębiorców, tu są dwie interpretacje stanu faktycznego, bo tu mogą być rozbieżności, albo stanu prawnego i mogą być rozbieżności. W każdym z przypadków interpretacja w razie wątpliwości powinna być interpretacją na korzyść przedsiębiorców. Zasada równości prawa, żeby nie było tak, że nagle ktoś odstępuje od przyjętego orzecznictwa i w jakimś punkcie Polski ktoś mówi, a ja myślę inaczej, ktoś z urzędników. W związku z tym takie sytuacje powinny być rzeczywiście na mocy tych przepisów eliminowane z tego wymiaru życia gospodarczego w relacjach z szeroko rozumianą administracją.
Pojawiają się takie rozwiązania jak działalność nierejestrowa. To jest sytuacja, kiedy ktoś miał do tej pory wątpliwości, zarabiał jakieś niewielkie pieniądze, podejmując pewne aktywności. No i miał dylemat, czy już rejestrować działalność, czy nie rejestrować. To teraz będzie wyraźnie skodyfikowane, że jeżeli nie przekracza tej 50% minimalnego wynagrodzenia, to w roku 2018 będzie 1050 zł i 60 miesięcy poprzedzających tą aktywność nie miał zarejestrowanej działalności gospodarczej, to nie będzie musiał się martwić i nie będzie musiał rejestrować się, tylko będzie mógł spokojnie trochę niejako dopracować czy dorobić. Będzie, czy też jest przewidziane rozwiązanie ulgi na start, gdzie przez 6 miesięcy ktoś, kto rozpoczyna działalność gospodarczą, nie będzie musiał płacić ZUS-u, a później będzie musiał, ale w tym wymiarze tego ZUS-u zmniejszonego przez kolejne 2 lata. Pojawia się rozwiązanie na objaśnień prawdy. Chodzi o to, żeby rzeczywiście przybliżać ten język w sposób czytelny, żeby objaśnienia prawne pozwoliły czytać przepisy obowiązujące w sposób jednoznaczny i te objaśnienia rzeczywiście znowu mają być narzędziem stanięcia po stronie przedsiębiorcy, czyli jeżeli przedsiębiorca będzie bazował na objaśnieniach, w niektórych sytuacjach to będzie mógł zaliczyć to jako argument na swoją korzyść. Docelowo będzie rezygnacja z dwóch takich elementów związanych z rejestracją, REGON-em i NIP-em. Działania będą szły w kierunku zrezygnowania z REGON-u, zostanie numer NIP. Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Do tej pory to było ograniczone do 2 lat. W tej chwili przedsiębiorca będzie mógł podjąć decyzję o zawieszeniu. Niekoniecznie, oczywiście może, ale niekoniecznie podając termin, czyli może to zawieszenie być na czas nieokreślony. W związku z tym też kolejny postulat przedsiębiorców jest postulatem wpisanym w ten projekt ustawy. Z troską, bo życie jest zawsze bogate i to nie zakończy pracy i tworzenia przepisów związanych z gospodarką, bo to jest zjawisko jakby permanentnie ciągłe, ale specjalne zapisy w prawie przedsiębiorców kodyfikują, jak należy postępować, żeby tworzyć dobre, przejrzyste, czytelne prawo. Są w ustawowo wpisane pewne reguły, które mają pozwolić, żeby tak się działo. Myślę, że jeszcze ostatnim akcentem jest w tym pierwszym projekcie też stworzenie bardziej przejrzystej formy reglamentacji, czyli będą koncesje, zezwolenia i wpisy do rejestrów działalności regulowanej. Z innych form się rezygnuje, żeby też nie zaciemniać tego rynku. To są główne takie przesłania z samej konstytucji, czy z prawa przedsiębiorców jako tego najważniejszego elementu konstytucji. Oczywiście można by było szczegółowo omawiać kolejne akty. To myślę, że jeżeli będą pytania, bo nie chciałbym Państwu zająć zbyt dużo czasu, a materiał jest obszerny, bo to jest łącznie blisko 500 różnych artykułów, jak się sumuje te wszystkie projekty. Natomiast już się spotkałem z takimi pytaniami, a po co rzecznik małych i średnich przedsiębiorców? Po co nowa instytucja? Przecież jest rzecznik praw obywatelskich, on może chronić przedsiębiorców. No, pomysł wynika z takiego doświadczenia, że wprowadzane są nowe rozwiązania, nowe przepisy,
a nie zmienia się z dnia na dzień mentalność urzędników i urzędnicy czasami żyją jeszcze jakby z pamięcią o starych rozwiązaniach i takie czasami ogólnie brzmiące zapisy nie stają się oczywiste i nie wchodzą natychmiast w życie. Jak ktoś nie powie, drogi urzędniku, łamiesz ustawę, nie? To póki ktoś nie sięgnie do źródła i nie przypomni, to mogą się dziać rzeczy, które będą mogły stanowić o tym, że nie uzyskamy w takim czasie, jakbyśmy chcieli, tego rezultatu zadowolenia przedsiębiorców, czy poczucia, że są niezwykle ważnymi partnerami. I na straży tych niedoskonałości systemu ma właśnie stanąć rzecznik umocowany konstytucyjnie, powoływany na jedną kadencję, sześcioletnią, bez jakby przedłużania, także ma się w tych sześciu latach wykazać swoją aktywnością. Ale też są takie ciekawostki, jak w tym projekcie ustawy o działalności przedsiębiorstw zagranicznych, że tam okazuje się, że trzeba polikwidować jeszcze szereg zapisów odwołujących się do Polski Ludowej. Gdzieś się uchowały jeszcze takie zapisy w niektórych ustawach i też trzeba to wszystko poporządkować. Natomiast rozrzucenie przepisów dotyczących przedsiębiorców zagranicznych po różnych ustawach jest tak duże, że oni naprawdę narzekali, że się już nie bardzo orientują, co ich obowiązuje, czego się trzymać, no to też będzie to poporządkowane. Centralna ewidencja też zawiera szereg mechanizmów takich aktywnych, że to nie jest takie tylko prowadzenie rejestru, ale na przykład jak ktoś ustanowi prokurenta, pisze do centralnej ewidencji, to tak jakby zupełnie taką odrębną ścieżką oficjalnie zgłaszał do urzędu, że właśnie powołał prokurenta, to tego po wpisie już nie musi powtarzać. Szereg udogodnień też wynikających z dotychczasowych doświadczeń. W takim skrócie, jak później będą jakieś pytania, ewentualnie jak teraz byście Państwo uznali, że trzeba wątek rozwinąć, to oczywiście jest to możliwe. Ja mogę, bo Pan o czym pracuje?